Marek Siwik, witam serdecznie Państwa w kolejnym Futsal Raporcie. Za nami już dziewiąta kolejka gier Futsal Ekstraklasy, w której czterokrotnie zwyciężali gospodarze, raz wpadł remis, a raz zwyciężyli goście. Łącznie padło aż 40 bramek w tej kolejce, z czego 24 strzelili gospodarze, a 16 razy trafiali goście. Najmniej bramek padło w Chojnicach, 5, najwięcej w Bielsku Białej oraz w Szczecinie po 8. Była aż szóstka najlepszych strzelców w tej kolejce. Każdy z nich trafił dwukrotnie do bramki, a byli to Starowicz, Wachuła, Popłaski, Jończyk, João Baptista oraz Daniel Krawczyk. Przejdźmy do podsumowania pierwszego spotkania w tej kolejce, a był to mecz pomiędzy FC Toruń a Clireksem Chorzów. Zespół z Torunia, jak dotąd niepokonany na własnej hali, liczył na pewno na zainkasowanie kolejnych punktów przed własną publicznością. Natomiast Clirek Chorzów, jedna z drużyn, która była nominowana do walki o najwyższe cele w tym sezonie, próbowała odzyskać stracone punkty w poprzednich meczach i na pewno zapowiadał nam się bardzo ciekawy pojedynek w tym oto meczu. Wynik w tym spotkaniu w 13 minucie otworzył Seged, dając prowadzenie gościom, ale nie minęło kilkadziesiąt sekund, a do wyrównania doprowadził Krzysztof Elsner. 3 minuty później ponownie chorzowianie wyszli na prowadzenie, bramkę na 2-1 strzelił goly, ale kilka sekund później ponownie torunianie odrobili straty, tym razem na 2-2 trafił Mikołajewicz. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 2-2. W drugiej połowie szybko do ataku ruszyli chorzowianie i szybko ponownie wyszli na prowadzenie, strzelając bramkę na 3-2, którą zdobył Daniel Wojtyna. Długo torunianie walczyli, aby zdobyć bramkę wyrównującą. Udało się to przed 30 minutą, a strzelcem bramki był Michał Suchocki. Ostatnie 10 minut toczyła się bardzo zacięta walka na parkiecie hali UCS Toruniu, jednak żadna z drużyn nie potrafiła pokonać bramkarza drużyny przeciwnej. Tym samym mecz w Toruniu zakończył się remisem 3-3 i sprawiedliwym podziałem punktów. Na najciekawsze spotkanie w tej kolejce na pewno czekali kibice z Gliwic, ponieważ GAF Omega podejmował NBIT w derbach Futsal Ekstraklasy. Tym samym od razu mieliśmy bardzo zacięte spotkanie od początku tego meczu i w 8 minucie jako pierwszy do siatki trafił Tomasz Starowicz, dając prowadzenie NBIT-owi. Chwilę później do wyrównania doprowadził João Baptista i mieliśmy już wynik 1-1. Nie musieli długo czekać kibice GAF-u na kolejną bramkę swojego zespołu, bo w 10 minucie do siatki trafił Kiełpiński, dając prowadzenie GAF-owi Omega Gliwice. W 13 minucie trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył João Baptista i było już 3-1 na tablicy wyników. W drugiej połowie dalej to gospodarze dominowali na boisku, dokumentując to bramką na 4-1 w wykonaniu Pałciaka. Jeszcze w tej samej połowie na 5-1 podwyższył Łopuch i wydawało się, że już zwycięstwo nie może wypaść z rąk GAF-u. Tylko bramkę honorową jeszcze na 5-2 zdobył Starowicz w końcówce spotkania i tym samym GAF Omega Gliwice zwycięża w derbach Gliwic, zdobywając 3 punkty. W Cygańskim Lesie lider Futsal Ekstraklasy, rekord Bielsko-Biała, podejmował outsidera ligi, Gwiazdę Ruda Śląska. Wydawało się, że rekordziści nie będą mieli problemów ze zdobyciem 3 cennych punktów na własnym boisku z ostatnią drużyną tabeli, jednak to właśnie goście w 5 minucie jako pierwsi wpisali się na listę strzelców. Do siatki trafił Dmytro Drost, dając prowadzenie Gwieździe 1-0. Chwilę później jednak Roman Wachuła strzałem z dystansu doprowadził do wyrównania, a parę momentów później zdobył jeszcze drugą bramkę, dając prowadzenie rekordzistom w tym spotkaniu. W drugiej połowie to dalej zawodnicy z Cygańskiego Lasu przeważali na boisku. Kolejne bramki zdobywali Łysoń na 3-1, następnie czwartą bramkę dla rekordu zdobył Popłaski, a jako piąty najlepszy strzelców w zespole gospodarzy wpisał się Machura. Wtedy Gwiazda odpowiedziała golem kontaktowym, na 5-2 strzelił gola Hewlik. Jednak w końcówce spotkania jeszcze Artur Popłaski postawił kropkę nad i, zdobywając szóstą bramkę dla rekordu. Tym samym liderzy Futsal Ekstraklasy umocnili się w fotelu lidera, zdobywając kolejne 3 punkty, a Gwiazda jak dotąd tylko jedno oczko w tych rozgrywkach. W Chojnicach w hali Centrum Park Sportu mieliśmy pojedynek czerwonych potworów Futsal Ekstraklasy. Red Devils Chojnice podejmowało Red Dragons Pniewy. Wydawać by się mogło, że Chojniczanie będą w tym spotkaniu faworytami, tym bardziej, że do tej pory na własnym boisku nie przegrywali. Natomiast gracze Red Dragons jak na razie na wyjazdach nie potrafią zdobyć punktów w tych rozgrywkach. No i na dobrą sprawę od samego początku właśnie Czerwone Diabły
potrafiły stworzyć sobie więcej wygodnych sytuacji, a pierwszą bramkę zawodnicy trenera Wlastimira Bartoszka strzeli już w trzeciej minucie, a na listę strzelców wpisał się Jakub Mączkowski. Jednak 4 minuty później Błaszczyk doprowadził do wyrównania, dając nadzieję Red Dragons, zdobywając bramkę na 1-1. Jednak w minucie 12 fantastyczną bramkę z przewrotki zdobył Patryk Laskowski, uciszając tym samym rywali w tym spotkaniu i dając prowadzenie Czerwonym Diabłom na 2-1. W drugiej połowie od razu Red Devils ruszyło do ataku i Aleksander Bondar zdobył bramkę na 3-1 i tym samym dając praktycznie już dominację na boisku do końca spotkania, którą jeszcze udokumentowali czwartą bramką Chojniczani, a zdobył gola samobójczego Hoły. Tym samym Chojniczanie na własnym parkiecie dalej niepokonani, zdobywają kolejne 3 punkty, a także utrzymują się na trzecim miejscu w tabeli Futsal Ekstraklasy, właśnie wygrywając z Red Dragons Pniewy 4-1. W hali w Szopienicach miejscowy AZS Uść Katowice podejmował Gattę Aktywizuńska Wola. Drużyna Bożeja Korczyńskiego od roku blisko była niepokonana na własnym parkiecie, natomiast Duńskowolanie na pewno liczyli na dalszą pogoń za liderem Futsal Ekstraklasy. I od samego początku właśnie goście chcieli udowodnić swój prym w tabeli rozgrywek futsalowych. Już na początku meczu bramkę na 1-0 zdobył Daniel Krawczyk, a parę minut później drugą bramkę dla gości dołożył Szymczak. Jeszcze w pierwszej połowie, w 12 minucie, Szybczyński podwyższył prowadzenie z Duńskowolan na 3-0. W drugiej połowie katowiczanie liczyli na odmianę sytuacji tego meczu, tym bardziej, że już udowadniali niejednokrotnie, że grają lepiej w drugiej części spotkania i udało się strzelić bramkę kontaktową na 3-1, zdobył ją Jasiński, dając nadzieję gospodarzom. Jednak w dalszej części spotkania dalej przeważali goście. Kolejne bramki dla Gatty Aktyw z Duńska Wola notowali Stanisławski, a dalej Krawczyk. I tym samym Zduńskowolanie z ciężkiego terenu wywożą cenne 3 punkty po zwycięstwie aż 5-1. W hali Azoty Arena w Szczecinie we wtorek Pogoń 04 podejmowała KGHM Euromaster Chrobry Głogów. I od samego początku portowcy chcieli udowodnić swoje miejsce w tabeli jako nieprzypadkowe. Adam Jończyk w 8 minucie jako pierwszy pisał się na listę strzelców, dając prowadzenie portowcom 1-0. Parę minut później było już 2-0 dla gospodarzy. Znakomitą bramkę zdobył Jakubiak po solowym rajdzie. Jednak w tym momencie do głosu doszli goście w tym spotkaniu. Najpierw przypadkowo Marek Bugański trafił do własnej siatki, dając bramkę kontaktową dla Głogowian, a następnie Konopacki doprowadził do wyrównania 2-2. Jednak minutę później Daniel Maćkiewicz ponownie dał prowadzenie portowcom, wpisując się na listę strzelców, strzelając na 3-2. W drugiej połowie dalej dominowali gracze ze Szczecina. Najpierw na 4-2 podwyższył Szamoti, a następnie na 5-2 strzelił dla podopiecznych trenera Żebrowskiego Adam Jończyk, wpisując się po raz drugi na listę strzelców. Jednak końcowy wynik ustalił lotny bramkarz drużyny KGHM Euromaster Chrobry Głogów, Jacek Sander, dając gola na 5-3 i tym samym ustalając finalnie wynik tego spotkania. 3 punkty dla portowców ze Szczecina, bez punktów KGHM Euromaster Chrobry Głogów, który w tym momencie spada na 11 miejsce w tabeli Futsal Ekstraklasy. Po 9 kolejkach Futsal Ekstraklasy tabela prezentuje się następująco. Na szczycie z 20 punktami rekord Bielsko-Biała, za nimi Gatta Aktyw z Duńska Wola, a następnie Pogoń 04 Szczecin i Red Devils Chojnice. Na dole tabeli aktualnie z 8 punktami Euromaster Chrobry Głogów, a także z 1 punktem jako czerwona latarnia Gwiazda Ruda Śląska. Po 9 serii spotkań najlepszym strzelcem jak dotąd jest Marcin Mikołajewicz z FC Toruń z dorobkiem 12 goli. Najładniejszą bramkę w tej kolejce strzelił zawodnik Red Devils Chojnice Patryk Laskowski, który przewrotką pokonał Błaszczyka w spotkaniu pomiędzy Red Devils Chojnice a Red Dragons Pniewy. Czas przedstawić 5 najlepszych graczy minionej kolejki, a w bramce widziałbym Dariusza Słowińskiego, który wpuścił tylko jedną bramkę, grając przeciwko AZS-owi Usie Katowice. Następnie w polu to na pewno zawodnik Pogoni 04 Szczecin Adam Jończyk, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców oraz raz asystował przy bramce kolegów. Następnie João Baptista, który strzelił 2 bramki w derbach Gliwic. Kolejny zawodnik to Daniel Krawczyk, który otworzył i zamknął wynik spotkania pomiędzy Gattą Aktyw Duńska Wola a AZS-em Uść Katowice, a także Patryk Laskowski, który nie tylko strzelił efektownego gola, ale również inicjował masę akcji ofensywnych drużyny Red Devils Chojnice w ostatniej kolejce.
To by było tyle, jeśli chodzi o podsumowanie 9. kolejki Futsal Ekstraklasy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych relacji na antenie KP Sportu, nie tylko z aren futsalowych, ale również innych rozgrywek. Zapraszam Państwa również na kolejny odcinek Futsal Raportu już za tydzień.